Dzień dobry, witam Państwa na ćwiczeniach analizy i tradingu Price Action, odcinek 17. Od razu chciałem powiedzieć, że będzie to kontynuacja ćwiczeń numer 16, ale proszę się nie martwić, osoby, które nie rozwiązały ćwiczeń, czy nie mają do nich dostępu, tutaj będzie streszczenie wyników i analiz i tego pierwszego tradowania przez pierwsze tygodnie. Więc wtedy proszę wszystkich uczestników potraktować to jako sensowną, istotną rozgrzewkę. Każdy trening w każdym sporcie zakłada coś takiego, że jest najpierw rozgrzewka, żeby organizm, a w tym przypadku umysł, jakby przywykł do tego, na czym polegają ćwiczenia, a później ta właściwa praca. Więc bez rozgrzewki nie ma dobrego treningu. Rozgrzewamy się więc w ten sposób, że interwał tygodniowy rynku, który badaliśmy w 16 odcinku i on będzie obiektem naszych analiz także dzisiaj. Mianowicie to jest interwał tygodniowy. Czysty interwał tygodniowy, więc już bardzo proszę te osoby, które chciałyby jeszcze raz zmierzyć się, albo teraz pierwszy raz, zatrzymać nagranie, zrobić screen i zrobić swoje kreski w dowolnym edytorze. Wtedy jakby wartość ćwiczeń edukacyjna dla Państwa na pewno wzrośnie. Choćby właśnie dlatego, że Państwo będziecie mieli inne zdanie i będziecie skuteczniejsi. Będziecie pewno też więcej dowiecie się o relacji między Państwa intuicjami rynkowymi, metodą analityczną, a zachowaniem ceny. Więc mieliśmy taki wykres tygodniowy. Nasza analiza natomiast doszła do tego, że mieliśmy do czynienia z bardzo dużą falą spadkową, natomiast coś się istotnego zmieniło po powrocie powyżej poziomu tego. I to można jakoś tam podsumować, że te wydarzenie techniczne jest szczególnej wagi, ponieważ z jakichś powodów cena przyspieszyła w górę po powrocie powyżej 4. My czasami nazywamy pewne koncepcje false break i trochę nam się w cudzysłowie głowie nie mieści, że false break może być zrealizowany po 20 kilku tygodniach. Ponieważ to są świece tygodniowe, to Państwo policzcie te świeczki i w tym kontekście część rynku zinterpretowała wyjście powyżej 4 jako fałszywe pokonanie poziomu 4. Tak można powiedzieć. Tak samo jak bystre oko zaraz zauważy, że poziom 5 też był taką pierwszą zapowiedzią, że tutaj coś z bykami się ciekawego dzieje, że byki wracają, ponieważ to też można było traktować te incydenty jako przygotowanie pod koncepcję fałszywego wybicia, tylko najpierw mieliśmy powrót, jeszcze pullback do 4 i jeszcze jedno konsekwentna obrona poziomu 5 i jeszcze jedna obrona poziomu 5 i dopiero przyspieszenie ceny po powrocie powyżej 4. Rynek ma czas, to były miesiące rynku, ale my w tym momencie już wiemy, że inicjatywa na razie należy do contrarian, czyli dla tych, którzy grają przeciwko impulsowi, który dominował na rynku przez szereg poprzednich miesięcy. I w takim razie, opierając się na koncepcji przestrzeni, rozrysowaliśmy sobie potencjalne schematy zachowań. Jeżeli brak reakcji tutaj wystąpi, to będziemy mieli być może test poziomu 3. W przypadku reakcji liczymy się z pullbackiem do poziomu 4 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wracając jeszcze do slajdu poprzedniego, tutaj było szereg takich, można powiedzieć, no, przykrości analitycznych związanych z tym, czy poziom B0 jest dobrze ustanowiony. Gdybyśmy patrzyli z tej perspektywy, to wydaje się, że jest po prostu świetnie ustanowiony, ponieważ te kilka incydentów cenowych jak najbardziej wskazuje na to, że B0 jest 1, jest adekwatne. Natomiast tutaj mieliśmy przez 2 miesiące przed kontynuacją fali spadkowej z Hopmarketem, z rynkiem, który absolutnie nie potrafił się zdecydować. Dowodem są wzajemne wyłamania pinów spadkowych, wzrostowych, z incydentami, które dopiero po czasie można było zinterpretować jako nieudane wybicie z boksa poniżej, nieudane wybicie z boksa powyżej i dopiero główny ruch. Więc to jest bardzo trudne i to powoduje to, że określanie tak zwanych wewnętrznych poziomów orientacji, czyli takiego poziomu B0, nie jest łatwą rzeczą, bo równie dobrze ktoś może uznać, że ten poziom jest gdzieś tutaj, a ktoś powie, a może jednak trzeba nawiązać do tych dołków. No i wiecie Państwo, można też nie stawiać, ale pytanie, czy rzeczywiście cena nam nie mówiła iluś razy, że okolice w tych mniej więcej rejonach są ważne dla diagnostyki rynku także. No więc to proszę rozstrzygnąć też w własnych dylematach analitycznych. Wykres dzienny i to samo, proszę bardzo, tu jest czysty wykres. Wiem, że tych świec jest bardzo dużo, ale jeżeli chciałem uwzględnić ostatnią dużą spadkową falę, to nie miałem innego wyjścia. To musiałem pokazać tyle świec. Oczywiście można analizować rynek tak. I to też ma swoje uprawnienia, ponieważ w krótkim terminie mamy do czynienia właśnie z takim impulsem wzrostowym. Ale jeżeli chciałem nawiązywać do poprzednich incydentów rynkowych, nie miałem innego wyjścia. Musiałem pokazać na wykresie wyjściowym aż tyle świec.
To wcale nie wpływa na to, że się fajnie pracuje, trudniej się pracuje, ale wynik pracy był taki. Wynik pracy był taki, że jeśli chodzi o ukonstytuowanie oporów, no to mieliśmy tutaj 1, 2, nie będę się powtarzał, i tutaj kwestia poziomu 3 i poziomu 4. No bo ta czwórka była testowana kilka razy, co można byłoby traktować jako fałszywe wbicie, potwierdzenie i zjazd. Więc już teraz wiemy, że na ten moment cena po tym bardzo silnym przyspieszeniu, po pokonaniu akurat w tym przypadku poziomu B1, dociera do poziomu oporu. A czy to znaczy, że jak dociera do poziomu oporu, to czy znaczy, że na pewno zareaguje? No właśnie, można mieć wątpliwości. No więc, proszę Państwa, taka wizualizacja z perspektywy człowieka, czyli zaznaczyć, gdzie incydenty były zwycięskie dla popytu, dla podaży, żeby tak sobie to na chwilkę zobaczyć. To są nasze propozycje, ale Państwo mogliście inaczej patrzeć na rynek. I jeśli chodzi o ćwiczenia 16, to po 5 sesjach naszego wysiłku wspólnego rynek się przedstawia w ten sposób. Z tej szerokiej dziennej perspektywy, a przy zbliżeniu widzimy, że przez kilka dni cena się spierała o poziom 4 i okazało się, ku zaskoczeniu być może wielu uczestników, że nawet poziom 4 nie zatrzymał kupujących. Że siła popytu po pokonaniu poziomu B1 była tak wielka, że nawet tutaj podaż musiała złożyć broń. Musiała po prostu się wycofać z rynku, realizując straty. Natomiast czy były zapowiedzi price action? Była świeca Doji i Pinbar. No, trudno było uznawać te świece jako zapowiedź korekty bez potwierdzenia, z tego względu, że no to nie była świeca spadkowa, to była świeca niezdecydowania, a potem już świeca rzestowa. Kto postawił na tego Pinbarka, mógł podłączyć się pod silny impuls wzrostowy. Wykres tygodniowy natomiast informował wówczas o tym, że ten impuls po pokonaniu poziomu 4 dalej trwa i nie widać w ogóle reakcji na poziom B0, więc możemy założyć, że to jest najsilniejsze w tym momencie wsparcie, bo brak reakcji jest reakcją, czyli ten poziom jest w tym momencie najbliższym poziomem wsparcia. Czy był potrzebny? Po kolejnych sesjach, 5 sesjach, stan rynku wyglądał tak. Wiem, że to w tej chwili bardzo niewyraźny jest, ale pod są zbliżenia. Proszę zobaczyć, że tak jak tutaj udało się złamać opór sprzedających przy poziomie 4, to przy poziomie 3 to już sprzedający naprawdę byli na upadkach. Rynek się otworzył z tą luką, luka nie została zamknięta, kara była dość znaczna. Pokażę jeszcze raz tą sytuację, w której cena nie została zatrzymana w strefie, która wydawała się kapitalną strefą dla podaży, czyli poziom 3 i poziom 4. Niesamowite, niesamowite. Pięknie to też wyglądało, interwale tygodniowe, proszę zobaczyć. No po prostu czasami jakby, no przyznam, że ja bym był zdumiony tym zachowaniem rynku, bo takie hiperboliczne przyspieszenie ceny jest raczej cechą trendów, a to w tym przypadku nie mamy trendu, patrząc w szerszej perspektywie. Jest to korekta, ale korekta o hiperbolicznym przyspieszeniu. Bardzo rzadko się na rynkach zdarza takie coś. I w tym kontekście możemy jeszcze raz na zasadzie pewnej nauki price action przypomnieć sobie, co to znaczy zobrazować na wykresie, mimo że to może kogoś denerwować, wydawać się nudne, że tyle tygodni z mozołem się oznacza te poziomy i się ich nie zmienia, bo dalej służą do diagnostyki rynku. Co to znaczy powrót powyżej istotnego poziomu, który wcześniej był wsparciem, później był oporem. Co to znaczy? Bywa. Bywa. No i w tym momencie już powoli kończymy ten streszczenie ćwiczeń 16, ale przypomnę, traktujemy to jako rozgrzewkę mentalną przed głównymi ćwiczeniami. Proszę skorzystać z tego. Na pewno nie zaszkodzi. No więc po 5 kolejnych sesjach mieliśmy potworną, niesamowitą, zaskakującą poniekąd reakcję podaży. Czyli podaż, przebywając przy poziomie 4, czy w końcu wykorzystała poziom 2 do tego, żeby pokazać, że w ogóle istnieje. Przy zbliżeniu widzimy to, że najpierw była świeca przenikania, silna świeca przenikania, potem nieomal wyłamana, ale nieomal czyni różnicę i w końcu podaż zaatakowała na koniec tygodnia bardzo brutalnie. Bardzo brutalnie. Nawet w okresie tygodniowym też zauważyliśmy te zadziwiające wydarzenie w formie świecy marubozu. Pytanie jest takie, czy ta świeca już całkowicie przekreśliła aktywność kupujących od momentu tej powrotu powyżej 4? No właśnie, to można mieć wątpliwości, ale jednocześnie też można powiedzieć bardzo przykra dla kupujących świeca, która pewno spowodowała szereg stop lossów, szereg strat dla ludzi, którzy się podłączali pod impuls i przez kilka tygodni mieli po prostu tak zwaną rynkową rację.
Trudno. Co dalej? Po kolejnym tygodniu sytuacja się przedstawiała tak. Okazuje się, że kupujący wrócili z wykorzystaniem poziomu 3. Więc w takich sytuacjach mamy pewien dylemat analityczny. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Czy bardziej istotna jest reakcja podaży na istotny horyzontalny poziom oporu, mimo że podaż tutaj była bita przez jakiś czas? Czy istotne jest to, że wystąpił price action, czyli sygnał price action na poziomie, który wydaje się miał jakąś korespondencję z historią rynku? Mówię o tym poziomie 3. My tutaj tego nie widzimy w tym oddaleniu, ale jak sobie zbliżymy, to Państwo widzicie świecę sygnalną, ponieważ choćby zasada łączenia świec wskazuje nam, że mamy bardzo silnego pin bara dwusesyjnego na kontynuację ruchu. Bardzo silnego. Gdyby to nie była alokacja, gdybyśmy uznali, że poziom 3 jest ważny, przepraszam, to byśmy mieli problem, żeby uznać, że można w ogóle polemizować z tak silną reakcją podaży. Ale price action nas tutaj ostrzegała. No więc wykres tygodniowy też informował, że popyt ciągle jest w grze, ponieważ ciągle sprawa jest otwarta odnośnie poziomu 3. Ciągle widać aktywność sprzedających w rejonie 3. Pytanie, czy my w ogóle dobrze stawiamy ten poziom? Nigdy nie wiemy. No, zakładamy, że nie jest pozbawione to podstaw. Czyli sprawa jest, wydaje się, otwarta. I przystępujemy już powoli do końca rozgrzewki. Tak? Żebyśmy przed rozpoczęciem ćwiczeń zobaczyli sobie czyste wykresy. Czyli tutaj jeszcze raz zapraszam do tego, żeby Państwo wzięli sobie pauzę i przygotowali samodzielne wykresy. Jeżeli komuś przeszkadza ta długoterminowa perspektywa na interwale dziennym, proszę bardzo. Perspektywa średnioterminowa, pokazująca wzrostowy impuls. Można tutaj też już powoli tworzyć sobie poziomy, które wydają się nieprzypadkowe. I tak samo przed rozpoczęciem ćwiczeń ponownie nalegam i zachęcam do tego, żeby przygotować samodzielny wykres tygodniowy. Własne kreski, własna interpretacja price action, własna koncepcja gry. Pełna samodzielność traderska. Pauza i proszę wykonać to ćwiczenie. I teraz przypominam w takim razie, w jakim punkcie jesteśmy. Jesteśmy w takim momencie, że na wykresie tygodniowym aktualne zmaganie ceny wygląda w ten sposób. A na wykresie dziennym z perspektywy tej szerszej to wygląda w ten sposób, że popyt wrócił przy poziomie 3, ale podaż jest ciągle aktywna przy poziomie 2. Więc zaczynamy. Pierwsza sesja tygodnia handlowego, przypominam, diagnoza trendu, ewentualnie aktualnego sentymentu rynkowego, sygnał price action, koncepcja gry. To wszystko uwzględniamy przy relacji odpowiednie ryzyko-zysk. W tym stylu na Fullera byłoby to 1 ryzyko, 2 zyski. Czyli jeżeli ryzykują 50 pipsów, to szukamy take profit. 100 pipsów, 70, 140 i tak dalej, i tak dalej. Żeby mieć statystyczną przewagę nad rynkiem, mimo na przykład większej ilości trade'ów nieudanych. Pierwsza sesja tygodnia handlowego. Zaczynamy. Zrobię zbliżenie. Czyli widzicie Państwo argumenty popytu, argumenty podaży i pierwsza świeca nowego tygodnia. Czy ten rynek się nadaje do gry? Czy jest aktywny sygnał price action? Czy warto tutaj zaryzykować troszkę swoich środków? Jeżeli tak, to bardziej się Państwo liczycie z kontynuacją impulsu w oparciu na przykład tutaj o te dwie ostatnie świece, bo ostatni poważny sygnał price action na wykresie dziennym jest sygnałem wzrostowym.
Czy dla Państwa bardziej ważne będzie to, że wystąpiła gwałtowna, silna reakcja sprzedających na rozpoznawanym horyzontalnym poziomie oporu i będziecie szukać pozycji, które by dokonały ataku bądź na poziom 3, bądź nawet na poziom 4? I też tutaj, jeżeli Państwo chcecie się uczyć takiego dialogu ze sobą, traderskiego dialogu, to też po pierwsze pauza przy każdym screenie, a nawet, kto wie, czy nie jest rozwiązaniem, wyłączenie głosu. I żebym tutaj swoim gadaniem niczego Państwu nie sugerował, ani nie utrudniał koncentracji. Sesja druga. To jest ta świeczka i znowu rutyna tradera. Analiza trendu sentymentu, ostatni price action, koncepcja gry. Nie będę komentował, bo Państwo po prostu sami to widzicie, co tutaj się dzieje. Kolejny screen, czyli kolejna sesja. Znowu z wielkiej perspektywy, no po prostu no nie można tego nie pominać. No, ja bym już chciał mieć takie wykresy pięciosiecowe, ale niestety, żeby zrozumieć, gdzie tutaj te obie strony ze sobą się walczą, to zobaczmy tutaj ten incydent i w tej chwili widzimy dokładnie atak na opór z perspektywy wykresu dziennego, tej ostatniej dużej fali spadkowej, bo tam wcześniej były też fale spadkowe, ale to już nam do tego służy wykres tygodniowy, to już nie będę tutaj rozszerzał. I zbliżenie. Czyli widzimy jedno, że mimo, że wystąpiła bardzo silna reakcja podaży na poziomie 2 i poziom 2 nie był kompletnie pozbawiony podstaw technicznych, i że ta reakcja była gwałtowna i złamała zasadę overbalance i złamała szereg stop lossów, możemy się domyślać, to jednak dla nas taka lekcja po pojawieniu się świecy sygnalnej na hipotetycznym poziomie, gdzie zadziałała zasada zmiany biegunów, my mamy nowe szczyty. Mamy nowe szczyty. Pouczające? Mam nadzieję, że Państwo o tym dobrze wiedzieliście wcześniej, ale zawsze kolejny przykład gdzieś tam uczula na pewne sprawy. Zbliżmy. Zbliżenie już jest, kolejna sesja. Przepraszam. Mamy taką świeczkę. Ja już nie będę teraz dawał tych screenów długoterminowych. Państwo wiecie, że poziom 1 był takim kluczowym oporem, jeśli chodzi o poprzednią gigantyczną falę spadkową. No i w tym momencie macie Państwo taką świecę, jakie wnioski i kolejna świeczka. Kolejna świeczka, więc ponieważ to jest piąta sesja pierwszego tygodnia w ćwiczeniu 17, spójrzmy po pierwsze z szerszej perspektywy. To jest tak właściwa, już tak bardziej pokazująca. I interwał tygodniowy. Czyli o ile dobrze określiliśmy poziom 3, a tego tak naprawdę no, nigdy do końca nie wiemy, no ale zobaczmy, że jednak wystąpiła reakcja i potężne zmaganie sił rynkowych. To jednak ciągle popyt jest mocny. Pomimo tego, że na interwale dziennym wystąpiła świeca objęcie BESY niedoskonałe, ponieważ nie jest objęty knot całej świecy poprzedniej, niemniej jednak ta świeca korpusem wyłamała świecę ustanawiającą nowe szczyty, a jednak popyt wraca i jest pytanie, jak to właśnie będzie wyglądać z perspektywy wykresu dziennego, czyli tygodniowego. Proszę raz też zestawić, przygotować się na handel. Mamy kolejny tydzień handlowy, pierwsza sesja. Muszę zrobić zbliżenie. Mamy taką świecę. I proszę Państwa, jest to taki moment, kiedy mimo, że uważam, że nawiązywanie do poprzedniej historii rynku na interwale dziennym miało swój sens, choćby żeby zdiagnozować powrót kupujący w rejonie 3,
choćby żeby zdiagnozować i zrozumieć pierwszy atak podaży w rejonie 2. I choćby po to, żeby zrozumieć, że być może techniczne znaczenie tej świecy jest ważne. Ale ja to wszystko już sobie zapamiętam, natomiast ja uważam, teraz podjąłem decyzję, że ja zmieniam i modyfikuję znacznie modyfikuję wykres bieżący, wykres roboczy. Pamiętam o tych poziomach na wykresie dziennym, pamiętam o tym, co się dzieje na wykresie tygodniowym, ale po prostu chcę mieć na nowo spojrzenie na rynek. Czasami jest taka metoda, żeby usunąć wszystkie kreski i na nowo je wprowadzić. Ja zastosowałem tę metodę. Po pierwsze zwracam uwagę, że ostatnia ta świeca jest świecą sygnalną. I co więcej, to jest zamknięte okno Hossy. Ale czy to jest wszystko? No nie. Propozycje nowych, kompletnych poziomów. Jeśli chodzi o poziom oporu, wszystko zostało po staremu. Proszę zobaczyć. Niewielka modyfikacja poziomu 2. Natomiast, ponieważ już w tym momencie uważam, że rynek rysuje jakąś swoją nową historię, opór mam z wykresu tygodniowego i dziennego w szerszym aspekcie, mi to już wystarczy. Mam okno bez i mi to wystarczy. W tej chwili po prostu, dlaczego bez zero? Stawiam hipotezę, że tutaj wielokrotna reakcja ceny naprawdę jest, stawia przesłankę, że jeżeli poziom B0 jest utrzymywany, to jest szansa na atak na szczyty, ponieważ tak było pierwszym razem, drugim razem, potem był powrót i były nowe szczyty. Natomiast w przypadku odpadnięcia od poziomu B0 ja już się liczę z testem poziomu 3. Ale czy to się potwierdzi, to nie wiem. A Państwo jak najbardziej możecie zrobić swoje kreski. Choćby bazując na tym wykresie, czyli przerwanie słuchania, zrobienie własnych kresek, zaznaczeniem jedynie, że mamy zamknięte okno Hossy. Poziom 3 jest oczywiście na nikłych podstawach technicznych, ale jeżeli tu była jakaś reakcja podaży pierwsza, potem było wybicie górą i potem wrócił w tym rejonie, to w tym momencie stawiam hipotezę, że być może poziom 3 coś znaczy na rynku. Jeśli chodzi o poziom 4 i 5, to on nawiązuje do naszych poprzednich poziomów B0, B1. Jeszcze raz. Aktualny mój wykres roboczy wygląda w ten sposób, a ten poprzedni, który bardzo starał się nawiązywać do poprzedniej historii rynku, wyglądał w ten sposób. Różnice są dość istotne, natomiast te główne dotyczące poziomów oporu i wsparć nie bardzo. No więc jeżeli mamy za sobą ten istotny moment, można powiedzieć, modyfikacji, to wracamy do rutyny, mianowicie diagnoza trendu, sygnał price action, koncepcja gry, odpowiednia relacja ryzyko-zysk. Czyli po pierwszej sesji tygodnia mieliśmy zamknięcie okna Hossy i dużą świecę sygnału na horyzontalnym poziomie oporu, a kolejna sesja, druga po tej świecy, była taka. Widzicie Państwo, jak tutaj istotna jest kwestia, czy podejmujemy dobre czy złe decyzje. Jeśli wprowadziłem sensownie poziom B0, to w tym momencie ostrożnie ze sprzedażą mimo silnego sygnału price action. Ale jeżeli w ogóle to były bzdury i poziom B0 absolutnie jest niepotrzebny, to tylko zawracanie głowy i tylko sell, choćby po wybiciu pinbarka, albo ewentualnie tutaj gdzieś na horyzontalnym poziomie. No więc prowadzący się może mylić, ale Państwo jesteście autonomicznymi, samodzielnymi traderami. Kolejna sesja. Kolejna sesja. I ostatnia sesja tego tygodnia. Czas na zestawienie naszych analiz z wykresu dziennego na wykresie tygodniowym. Widzimy, że strony po prostu aż, można powiedzieć, strasznie tutaj walczą o poziom 3, o ile dobrze określiliśmy go. Ja jednak ciągle nie widzę podstaw do modyfikacji wykresu tygodniowego. Ja wiem, że tutaj nie było lekko i ktoś, kto grał na kontynuację, miał swoje argumenty, ktoś, kto grał na korektę, miał swoje argumenty.
i jeszcze być może część z Państwa uzna, że być może w tej chwili zasada koła hermetycznego powinna nas skłonić do tego, że tutaj powinniśmy zauważyć istotne wierzchołki. Być może tak jest, ale analiza projektu nie jest łatwą techniką. Podejmujemy decyzje, te decyzje mogą być mylne i po to też są ćwiczenia, żeby je modyfikować, uczyć się większego, można powiedzieć, czucia rynku. Więc wykres tygodniowy, jak Państwo oceniacie, czy zapowiada spadki, czy raczej jeszcze cała sprawa wydaje się otwarta? W tych kreskach, które do tej pory mieliśmy. Jak Państwo to interpretujecie? Czy szklanka do połowy pusta, czy szklanka do połowy pełna? Czy istotne jest to, że mamy wzrostowy impuls potężny od poziomu wybicia 4 i także zniesienie tej marubozu, czy ważne jest właśnie ten okno bezcy na wykresie dziennym i sygnały słabości? Więc jeszcze raz, mamy taką sytuację na wykresie dziennym, taką wykresie na tygodniowym i zaczynamy nowy tydzień handlowy. Pierwsza sesja. To jest ta świeczka. Diagnoza aktualnej sytuacji rynkowej, koncepcja gry, sygnał price action. Świeca wtorkowa. Diagnoza trendu względnie sentymentu rynkowego, sygnał price action, koncepcja gry. Relacja ryzyko-zysk. Środa. I to samo, rutyna. Zamknięta świeca dzienna. Państwo widzicie, co się dzieje na wykresie tygodniowym. Sytuacja jest niejednoznaczna. Państwo widzicie, że podaż próbuje wrócić i ma swoje argumenty poważne. Kiedy Państwo byście antycypowali, przy zejściu jakich warunków, przyłączenie się do kupujących, przy zejściu jakich warunków byście rozważyli przyłączenie się do podaży? A może uznacie, że rynek zaczyna być boczny, czyli chaotyczny i w takim razie warto odczekać. I nie tradować na tym rynku. Sesja czwartkowa. Cóż tutaj widzimy? Widzimy atak na okno Hossy, zamknięte okno Hossy i jednak widzimy, że świeca sygnał pin bar na tym domniemanym poziomie równowagi B0 w tym momencie zapracowała. Czy poziom B0 jest w tym kontekście rzeczywiście taki niesamowicie subiektywny? Myślę, że Państwo powoli zaczynacie się zastanawiać, że chyba jednak nie. Że chyba jednak nie. Nie był tak spektakularny jak wierzchołek. Nie był tak spektakularny jak powrót kupujących w rejonie 3. Ale jednak statystycznie jesteś w połowie między wierzchołkiem a tym istotnym dołkiem i ciągle tutaj strony się spierają, która strona obejmie inicjatywę. No mamy atak na okno Hossy, zamknięte okno Hossy, mamy atak na strefę oporu. Na wykresie dziennym wątpliwości mieć nie musimy. Na wykresie tygodniowym wygląda to nieco inaczej. Kolejna sesja, już tym razem piątkowa. Więc pora na podsumowanie z perspektywy interwału tygodniowego. Potwierdza się chyba najwyraźniej nasza tutaj opinia wcześniejsza, że te zmagania o poziom 3 dalej są istotną treścią tego rynku. Rynek nie tyle zmaga się na razie o ustanowienie nowych szczytów, być może on to jest istotny wierzchołek, jest prawdopodobne, że jest, zawsze jest wszystko możliwe, ale też zobaczmy, że mielibyście Państwo problem, żeby ocenić tą świecę chyba jako świecę kontynuacji spadków. I teraz nasz taki upór, że poziom 3 jest ważny, czy nie znajduje potwierdzenia nawet w tym incydencie zmagań sił rynkowych po hiperbolicznym przyspieszeniu ruchu korekcyjnego, której rynek był zdecydowanie bardziej łaskawy, zdecydowanie bardziej leniwy. Łatwiejszy w interpretacji, szczególnie po tym pięknej świecy pin bar. No więc jeszcze raz przypomnę ostatnią sesję tygodnia i aktualne kreski na wykresie tygodniowym. Kolejny tydzień handlowy, czyli diagnoza trendu, względnie sentymentu aktualnego, sygnał price action, koncepcja gry. Poniedziałek.
Czyli mamy taką świeczkę. Wtorek. Mamy następującą świeczkę. Jak ją Państwo interpretujecie? Jak przekładacie tą analizę swoją, ocenę ostatniej świecy na ewentualnie zagranie, czy wstrzymywanie się od zagrania? Proszę pamiętać, że najpierw myślimy o zarządzaniu ryzykiem, czyli o obiektywnym poziomie stop lossu przy dowolnej pozycji, czy na sell, czy na buy. Potem myślimy o ewentualnie tych profitach, obliczamy relacje ryzyko-zyski, potem ewentualnie wysyłamy zlecenie na rynek. Jestem też ciekawy, czy ktoś z Państwa, zwolennik formacji harmonicznych, zadaje sobie pytanie, czy to jest ten moment takiej czy innej formacji. Wiem, że tutaj nie mogę Państwu zaoferować narzędzi Fibonacciego, ale ktoś, kto uprawia, można powiedzieć, model handlu harmonicznego, to po latach nawet specjalnie już nie musi używać tych poziomów, jeżeli chodzi o jakieś formacje na wyższych interwałach. No więc w takim razie sesja numer 3, środa. Widzimy więc, że ponowne wyjście powyżej poziomu 1, w tym przypadku świeca Doji, niby niezdecydowania, ale jednak ze względu na poprzedni incydent rynku i ze względu na to, że mogliśmy traktować jako to nieudane otwarcie, ponowne otwarcie okna Hossy, wydaje się, że w tym momencie podaż próbuje wracać na rynek, próbuje jeszcze raz wrócić na rynek. I znowu, diagnoza trendu względnie długoterminowego bądź krótkoterminowego, co nazywamy czasami sentymentem rynkowym, diagnoza ostatniego sygnału price action i koncepcja gry, ryzyko, zysk. Bez komentarza. Proszę zobaczyć. I ostatnia sesja tygodnia. Podsumujmy, że ostatnie 5 sesji było jakby już wpisane w ten spór, który mogliśmy diagnozować na poziomie z perspektywy horyzontalnych poziomów oporu, z szerszej perspektywy dziennej, a także na interwale tygodniowym. No i dalej tutaj widzimy, że obie strony sobie nie oszczędzają uszczypliwości. Interwał tygodniowy, o czym nam mówi? Tak jak poprzednia świeca raczej zapowiadała właśnie to, co się wydarzyło, tak teraz jest pytanie, jak Państwo oceniacie, czy tutaj jest szklanka dopływu pusta, czy dopływu pełna. Czy istotne jest to, że tutaj nastąpiła kolejna reakcja, maybe, tak? Czy ważne jest to, że ciągle jeszcze tutaj kupujący są w stanie cenę przewracać powyżej poziomu 3? Co tutaj jest ważniejsze z perspektywy interwału tygodniowego i dziennego? Kolejny tydzień handlowy. Pierwsza sesja będzie pokazana troszkę inaczej, mianowicie informuję Państwa o oknie Bessy. Rynek otworzył się tutaj. Czyli mamy dużą lukę spadkową. Dużą lukę spadkową. I teraz, jeśli rzeczywiście uważaliśmy, że poziom B0 jest jakimś poziomem równowagi, to jakiego typu to jest informacja? Jakiego typu to jest informacja? Jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład pewne wątpliwości co do prowadzącego ćwiczenia, że czemu tak szybko Pan był w stanie przy tej świecy postawić hipotezę, że poziom B0 jest ważny, to ja się odwołam do swoich briefingów z ostatnich 5 czy 6 miesięcy, kiedy formowały się ruchy boczne na kablu, ciągle trwają ruchy boczne na ETK-u i tak dalej, i gdzie stawia się te hipotezy, na przykład eurofunt, eurodolar, że mamy jakieś tam tworzenie zarysu ruchu bocznego z poziomami równowagi. To nie jest metoda przypadkowa, natomiast oceńmy po czasie, czy wprowadzenie tego poziomu B0, które by może raziło niektórych analityków price action, że za dużo poziomów, że co się facet czepia, że i tak dalej, to proszę tylko po prostu tak się zastanowić, czy ten poziom równowagi nie był korzystnym poziomem dla tradera w ostatnich 2-3 tygodniach. I teraz ta świeczka pierwsza wyglądała w ten sposób.
Czyli Państwo wiecie, że rynek się otworzył spadkową luką, tu było zamknięcie ostatniej świecy zeszłego tygodnia, tutaj było otwarcie świecy i mamy sytuację na pytanie, czy tutaj ma przewaga podaż czy popyt, jak Państwo to interpretujecie? Kolejna świeca. Diagnoza sentymentu, price action, zasadniczo price action, koncepcja gry. I to samo. Diagnoza, koncepcja gry, sygnał price action. Widzicie Państwo, że w jakimś sensie mamy starcie sił w ramach okna Bessy. Ale okno Bessy ukonstytuowało się na rynku, który miał już swoją strukturę. Więc podejrzewam, że Państwo się zastanawiacie, czy w tym momencie najbliższym poziomem oporu jest B0, czy górne ograniczenie okna Bessy. To jest istotne rozstrzygnięcie, które ma wpływ na ustalanie koncepcji gry w relacji ryzyko-zysk. Jeżeli uważam, że poziom B0, to zupełnie inaczej diagnozuję koncepcję gry, niż kiedy uważam, że okno, że górne ograniczenie okna Bessy. To są te analityczno-praktyczne już dylematy, które tylko w szerszej perspektywie statystyk tradera będą jakby coraz bardziej czytelne po wielu miesiącach swing tradingu, czyli takiej spójnej praktyki swing tradingu. Kolejna sesja, już w tym momencie czwartek. Czyli widzimy, że popyt nie był w stanie wrócić powyżej nie tylko okna, do górnego ograniczenia okna Bessy, ale także powyżej poziomu B0. Czyli osoby, które uważały, że tutaj mamy reakcję, pullback, po prostu pullback. Czyli jak to się mówi, keep it simple, tak? Trzymaj, rób to w prosty sposób. Mamy B0, jest w chwili opór. Wystąpiły pin, można było rozważyć, czy w ramach właśnie tej przewagi podaży od pewnego momentu warto sprzedać stop loss tutaj i szukać relacji 1-2, 1-3. I ostatnia świeca tygodnia. Taka. Czas na zestawienie powyższego z wykresu tygodniowego. I proszę zobaczyć, ten nasz upór powoduje to, że owszem, ktoś pewno uaktualni sobie poziom 2. Jeśli Państwo to zrobicie, to powiem, ja bym podobnie zrobił, tylko w tym momencie to nie ma już dla mnie większego znaczenia. Na razie wiem jedno. Cena jest poniżej 3. Kropka. Kropka. Jeżeli będzie powyżej 3, to wtedy będę miał wątpliwości, czy popyt nie zdominuje rynku. Jeżeli popyt wróci w rejonie B0, jeżeli do wykreślenia poziomu, no to wtedy zastanowię się nad dołączeniem do kupujących. Ale Państwo sami ocencie, jaki wydźwięk ma interwał tygodniowy, jeśli chodzi o plan tradingu. I ostatni tydzień naszych ćwiczeń, ostatni w tym odcinku, tydzień handlowy. Także osoby znużone są zachęcone do tego, ażeby, jeżeli warto w ten sposób ćwiczyć z rynkiem, to proszę się jeszcze zmobilizować. Proszę się zmobilizować. Pierwsza sesja. Czyli widzimy, że cena się otworzyła tutaj, popyt jeszcze raz zaatakował okno Bessy, ale ostatecznie ciągle rynek jest pod wrażeniem okna Bessy z jednej strony, a po drugie odpadnięcie od poziomu B0. Wydaje się, że intradayowo tutaj ktoś, kto bardzo poważnie potraktował tą wskazówkę techniczną, miał szansę na otwieranie pozycji na H4 na przykład. Jeżeli mieliśmy na wykresie tygodniowym bardzo silny sygnał sprzedaży, jeżeli mieliśmy na wykresie dziennym bardzo czytelną strefę oporu, to i można szukać sygnałów kontynuacji impulsu na niższych interwałach. Zgodnie z koncepcją harmonii sygnałów. Świeca druga, wtorek.
I znowu traderska rutyna za każdym razem. Diagnoza trendu krótko- lub długoterminowego, ostatni sygnał price action, przepraszam, koncepcja gry, ryzyko zysk. Kolejna sesja. I ostatnia sesja naszych ćwiczeń. Nie, przepraszam, przedostatnia. Czyli poziom 3 został zaatakowany. Czy on był ważny? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu postawiłem taką hipotezę, biorąc pod uwagę zasady koła hermeneutycznego. Po prostu, że skąd wiem, że jest sygnał price action? Bo przecież jest na horyzontalnym poziomie. A skąd wiem, że to jest horyzontalny poziom? No przecież wystąpił ten sygnał price action. No więc w tym momencie na razie nie widzimy, żeby byki wracały, ale jakieś piny w obie strony sygnalizują, że być może nie będzie tak łatwo. Niemniej jednak ciągle rynek jest pod dużym wrażeniem pullbacku do poziomu B0 i okna Bessy. I ostatnia sesja naszych ćwiczeń już nic nowego specjalnie nie wnosi. Na koniec zestawmy całe nasze tutaj potyczki i ćwiczenia z perspektywy interwału tygodniowego. Byliśmy w trudnej fazie rynku, kiedy dwa pociągi się zderzyły, to znaczy pociąg korekty hiperbolicznej i pociąg nawiązujący do poprzednich, można powiedzieć, dominatorów na rynku. Wszystko przybrało postać sporu o poziom 3. Ten poziom 3 został wybity, a jakże oknem Bessy. Pullback był w okolicach 50% zniesienia okna. Świeca następna już była tylko świecą kontynuacji. To jest setny slajd w ćwiczeniach numer 17. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o ewentualne uwagi krytyczne jak najbardziej. Także jakie ewentualnie korzyści w sensie refleksji o swoim umyśle na rynku, o swoich reakcjach na rynku Państwo żeście odnieśli albo właśnie uwagi co poprawić, żeby te ćwiczenia były bardziej adekwatne. Przyznam, że mam pewien kłopot, bardzo chętnie bym zobaczył ćwiczenia innych osób, które od początku do końca by to jakby w cudzysłowie wzięły na siebie, żeby porównując wyciągnąć wnioski i poprawić własne. Natomiast póki co na razie nie widzę specjalnej tutaj tego ruchu w tym kierunku. Więc Państwa uwagi krytyczne pomogą wdrażać modyfikacje do kolejnych odcinków ćwiczeń. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.